Witam wszystkich serdecznie w kolejnej części Altab Academy. Zaprezentuję dzisiaj Państwu krótki film, wskazówki i porady w codziennym korzystaniu z SAP Business One. W ciągu najbliższych kilku minut przedstawię przydatne funkcjonalności i skróty klawiszowe, które pomogą Państwu usprawnić pracę z systemem SAP Business One. Zacznę od przykładu prezentującego możliwości łatwego i szybkiego wprowadzenia zmian w czasie tworzenia oraz we wcześniej przygotowanych dokumentach. Przygotowałam ofertę. Która zawiera 10 pozycji. Chcę pogrupować te pozycje tak, aby oferta stała się bardziej czytelna, a poszczególne składające się na nią elementy zostały wyróżnione za pomocą sumy pośredniej. Cztery pierwsze pozycje w tej ofercie dotyczą jednego zamówienia. Aby je podsumować, potrzebuję dodatkowej linii, którą mogę dodać w dowolnym wybranym przez siebie miejscu. W tym celu umieszczam kursor w wierszu poniżej i korzystam ze skrótu klawiszowego Ctrl-I. W dodanym pustym wierszu chcę dodać sumę pośrednią. Jeżeli w moim formularzu oferty nie mam widocznej kolumny typ, mogę ją dodać w prosty sposób. Na górnym panelu menu systemowego wybieram opcję ustawienia formularza. W zakładce Format tabeli zaznaczam rodzaj kolumny, który chcę, żeby był widoczny w moim szablonie oferty. Klikając OK, zatwierdzam wprowadzone zmiany i odpowiednia kolumna pojawia mi się w formularzu oferty SAP Business One. Dokładnie w ten sam sposób mogę dodawać i usuwać inne kolumny we wszystkich typach formularzy. Kolumna potrzebna do wygenerowania sumy pośredniej jest już widoczna w szablonie oferty. Klikam w wybranym wierszu, wybieram opcję sumy pośredniej, która automatycznie się generuje. W ten sam sposób mogę dodać sumę pośrednią w innych wierszach mojej oferty. Za pomocą skrótu Ctrl-I dodaję sobie wiersz, wybieram opcję sumy pośredniej i w tym miejscu również wybieram opcję sumy pośredniej. System umożliwia nam także szybkie modyfikowanie oferty za pomocą przydatnych skrótów klawiszowych. Oprócz wspomnianej już wcześniej kombinacji klawiszy Ctrl-I, która powoduje dodanie wiersza w wybranym przez nas miejscu, nie zaburzając struktury całej oferty, możemy korzystać także ze skrótów klawiszowych Ctrl-K i Ctrl-M. Skrót Ctrl-K pozwala nam na usunięcie dowolnego wiersza. W tym celu umieszczamy kursor w dowolnej kolumnie wybranego wiersza, bądź też zaznaczamy cały wiersz. Po zastosowaniu skrótu Ctrl-K wiersz zostaje usunięty, a wprowadzona w związku z tym zmiana ceny jednostkowej zostaje oczywiście uwzględniona we wcześniej zdefiniowanej sumie pośredniej. Skrót Ctrl-M pozwala nam na zduplikowanie dowolnego wiersza w prezentowany sposób. Kolejnym bardzo przydatnym skrótem klawiszowym jest skrót Ctrl-D. Skrót ten pozwala nam na kopiowanie wszystkich pozycji z wcześniej przygotowanej do nowej oferty. W tym celu musimy mieć gotową ofertę. Aby móc skopiować tą ofertę, wystarczy ją zaktualizować. Następnie, klikając Ctrl-D, kopiujemy zawartość interesującej nas oferty do nowej oferty. Po uzupełnieniu danych odbiorcy aktualizacji oferta jest gotowa do wysłania bez konieczności ponownego jej tworzenia. Dokładnie w ten sam sposób możemy modyfikować także inne formularze w systemie SAP Business One. Bardzo przydatnym narzędziem do wyszukiwania informacji w SAP Business One jest także funkcja przeciągnij i skojarz, która w bardzo szybkim czasie pozwala nam na odnalezienie w systemie interesujących nas danych. Aby Państwu zaprezentować jej działanie, otworzę kartę jednego z dostępnych w bazie partnerów handlowych.
Następnie w menu głównym przechodzę z zakładki Moduły do zlokalizowanej obok zakładki Przeciągnij i skojarz. Pierwszą rzeczą, jaką muszę zrobić, jest zdefiniowanie i wybranie interesującego nas modułu i pola, z którym chcę kojarzyć dane w taki sposób, aby uzyskiwać poszukiwane przeze mnie informacje. Załóżmy, że chcę odnaleźć ofertę wysłaną do wybranego przeze mnie partnera handlowego. W tym celu w zakładce Przeciągnij i skojarz wybieram moduł Sprzedaż. Sam proces przeciągania polega na kliknięciu w odpowiednim polu, w tym przypadku będzie to kod partnera handlowego, przytrzymaniu zaznaczonej zawartości i przeciągnięciu jej w odpowiednie pole docelowe, w tym przypadku polem docelowym jest oferta. Korzystając z omawianej funkcjonalności, otrzymałam wylistowane oferty dla wcześniej zdefiniowanego, wcześniej wybranego partnera handlowego. Jeżeli interesuje mnie na przykład konkretna pozycja w tej ofercie, mogę skojarzyć dany indeks ze szczegółami oferty w zakładce Sprzedaż. Znowu w ten sposób otrzymuję wylistowane zestawienie, tym razem wszystkich ofert, które dostępne są w systemie, w których uwzględniony został dany indeks. Wyszukane przez system oferty ułożone są chronologicznie na podstawie daty dodania do systemu od najstarszej do najnowszej. Otwierając ostatnią bądź kilka ostatnich, mogę sprawdzić aktualne ceny. Możemy przyciągać zawartość dowolnych pól do wszystkich dostępnych zakładek. W związku z tym korzystanie z tej funkcjonalności znacznie usprawnia pracę z systemem i pozwala na wyszukiwanie bardzo różnorodnych informacji. Wygodne przeglądanie informacji w systemie umożliwia także funkcja Trzymaj widoczny. Załóżmy, że chcemy wylistować sobie partnerów handlowych wchodzących w skład zdefiniowanej przez nas grupy. W tym celu w zakładce Moduły Partnerzy handlowi dane podstawowe partnera handlowego w trybie wyszukiwania wybieramy interesującą nas grupę i klikamy przycisk Szukaj. Generuje się lista partnerów handlowych wchodzących w skład wybranej przez nas grupy. Jeżeli teraz wejdziemy sobie na kartę któregoś ze znalezionych partnerów handlowych, wygenerowana przez nas lista zostaje zamknięta. Aby tego uniknąć, powróćmy do sytuacji, gdzie mamy wygenerowaną listę obejmującą partnerów handlowych danej grupy. Aby uniknąć zamykania się tej listy i móc swobodnie przeglądać kartoteki partnerów handlowych, zaznaczamy widoczny w prawym górnym rogu checkbox Trzymaj widoczny. Wówczas możemy otwierać kartoteki poszczególnych partnerów handlowych bez konieczności każdorazowego generowania listy. System SAP Business One umożliwia nam także swobodne i szybkie eksportowanie danych do programu Microsoft Excel. Wylistowane przez nas dane o danej grupie partnerów handlowych obejmują kod partnera handlowego, jego nazwę, a także kod sprzedawcy. Przed wyeksportowaniem danych do Excela możemy je modyfikować, korzystając z funkcji ustawienia okna dostępnej na górnym panelu narzędzi. Wybierając tę opcję, wyświetla nam się lista prezentowanych w danym zestawieniu danych, które możemy zmieniać, korzystając z możliwości wyboru na liście rozwijalnej. I tak dla przykładu zmodyfikuję prezentowane dane w następujący sposób. Po pierwsze, kod sprzedawcy zmienię na ulicę z adresu zdefiniowanego jako adres dostawy. Otwieram listę rozwijalną, wybieram na klawiaturze literę U. System wyszukiwania przenosi mnie wówczas do pozycji rozpoczynających się na tę literę. Wybieram interesującą mnie opcję. Zmieniam wyświetlaną nazwę w kolumnie obok. Kolejną modyfikacją, jaką chcę wprowadzić, jest dodanie dodatkowego pola. Numer ulicy, adresu dostawy. Po raz kolejny rozwijam listę.
Wybieram na klawiaturze literę N i wybieram pole, które chcę dodać. Zatwierdzam wprowadzone zmiany za pomocą opcji Aktualizuj dostępnej w lewym dolnym rogu, a następnie klikam przycisk OK. Aby wprowadzone przeze mnie zmiany były widoczne, ponownie generuję listę w sposób omówiony wcześniej. Po wygenerowaniu listy widzę, że wprowadzone przeze mnie zmiany są widoczne na nowo utworzonej liście obejmującej daną grupę partnerów handlowych. Tak zmodyfikowaną listę mogę wyeksportować do Excela za pomocą funkcji Microsoft Excel dostępnej na górnym panelu dostępnych funkcjonalności. Po wybraniu docelowej lokalizacji zapisuję wygenerowany plik bez eksportowania symboli walut. Wówczas otwiera mi się plik zawierający wygenerowane przez system i zmodyfikowane przeze mnie dane. Korzystanie z przedstawionych w niniejszym filmie funkcjonalności pozwoli na usprawnienie i zwiększenie wydajności użytkowania przez nas systemu SAP Business One. Prezentowane funkcje charakteryzują się dużą uniwersalnością i przystępnością, w związku z tym zachęcamy do ich wykorzystywania. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów Altap Akademii.